Witamy Państwa z dożyna, które odbywają się w Strzegowie, z dożynach diecezji płockiej i dożynek gminy Strzegowo. Przy mikrofonie katolickiego Radia Ciechanów jest marszałek Mazowsza, pan Adam Struzik. Dzień dobry, witam. Witam Państwa. Panie marszałku, pan zna pracę rolnika od podszewki, bym powiedziała, bo jako dziecko pomagał pan zapewne i przy wykopkach, i przy żniwach. Oczywiście pochodzę ze środowiska wiejskiego. Moi dziadkowie uprawiali ziemię nie tutaj na ziemi mazowieckiej, tylko na ziemi kieleckiej, dokładnie w okolicach Buzka Zdrój, Chmielnika. No, moi rodzice już niestety musieli odejść z tej ziemi, bo nie było jej zbyt dużo. Natomiast poprzez moje kontakty rodzinne, ale nie tylko, no, oczywiście stykałem się i stykam się z taką bezpośrednią pracą. Ale od wielu lat już jako samorządowiec mam kontakt ze środowiskiem rolniczym, właściwie od mojej pierwszej pracy, kiedy jako lekarz w gminnym i wiejskim ośrodku zdrowia spotykałem się na co dzień z ludźmi polskiej wsi, polskiej ciężkiej rolniczej pracy. Także ta praca jest dla mnie bardzo bliska i jest zawsze takim elementem budującym, bo to jest taki zawód, który chyba jak zawód, trudno powiedzieć zawód, to jest posłannictwo właściwie, jak żaden inny, związany z wieloma wpływami, chociażby pogodą, ekonomią, i rolnik może tylko częściowo kształtować ten swój efekt swojej pracy. Dużo bardzo zależy od opatrzności Bożej, od tego, czy jest dobra pogoda, no ale dużo też zależy od tych zewnętrznych warunków, no a przede wszystkim od ciężkiej, tak powiedzieliśmy, pracy. Podczas swojego przemówienia kończącego mszę świętą podziękował pan rolnikom, powiedział pan, że dziękujemy wam, pochylamy się nad waszymi spracowanymi dłońmi. No tak, bo przecież dzisiaj można powiedzieć, że w tym wymiarze codziennego dnia, no każdy z nas może zapomina o tym, ale kiedy sięga po chleb, po mleko, po ser, po mięso, po przetwory, to przecież to wszystko są efekty pracy właśnie rolników. Ale jeżeli też dotkniemy makroekonomii, to się okazuje, że dzisiaj Polska tak naprawdę rolnictwem stoi. Warto sobie uświadomić, że eksport przetworów rolnych, owoców, warzyw, szczególnie na przykład jabłek, ale też innych, no to osiągnął niesamowitą wysokość 18 miliardów euro. My mamy w jedynej tylko dziedzinie, jaką jest produkcja rolnicza i produkcja przetworów rolno-spożywczych, mamy nadwyżkę eksportową ponad 4 miliardy euro, czyli ponad 16 miliardów złotych. W żadnej innej dziedzinie, we wszystkich innych dziedzinach mamy deficyt w obrotach handlowych za granicą. Tylko właśnie w produkcji rolniczej mamy tę nadwyżkę. I można powiedzieć, że kiedy mówimy dużo o kryzysie, o tym, że to eksport kształtuje dzisiaj tą w miarę jeszcze sytuację bezpieczną, bo nie spadliśmy poniżej zera, tak, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, czyli nie mieliśmy recesji, to wielka rola w tym jest polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa, polskiego otoczenia rolnictwa i jest za co dziękować tak naprawdę. Gdyby dzisiaj nie było tego sukcesu polskiej żywności, to myślę, że warunki życia w Polsce też byłoby dużo gorsze. Panie marszałku, dlaczego skoro rolnictwo to taka nasza siła napędowa, to ciągle ono jest, mam takie wrażenie, trochę niedoceniane. Ciągle walczy ze swoimi problemami. W swoim kazaniu chociażby ksiądz biskup mówił, że jak to jest, że jednego roku ceny są niższe niż w ubiegłym roku, a niestety ani maszyny, ani nawozy rolnicze tutaj ceny nie spadają, jeśli już to idą w górę. Niestety jest to problem pewnej globalizacji, która występuje. Dzisiaj ceny zbóż rzeczywiście są niskie, niższe niż rok temu, tak powiedział ksiądz biskup, prawie o 50%. Jest to efekt niestety tego, co się dzieje na rynkach europejskich, rynkach światowych. Dzisiaj już nie można kształtować tych cen na podstawie zakupu na przykład przez państwo, czy nawet zakupów interwencyjnych. To dzisiaj podlega po prostu globalnym cenom. Oczywiście na tych rynkach globalnych są też zjawiska patologiczne.
pewnie też zdarzają się i spekulacje. Niestety, to tak jak w ekonomii, no, jesteśmy świadkami kryzysu rynków finansowych. Nagle się okazało w 2008 roku, że system finansowy, wiele banków po prostu upadło i tam też te patologiczne zjawiska spekulacyjne miały miejsce. To niestety przekłada się na ceny surowców rolniczych. Nie tylko zboża, ale też takich surowców jak cytrusy, jak kawa, jak inne takie, które są powszechnie na rynkach światowych sprzedawane i kupowane. No, oczywiście to jest ciężko zrozumieć i ciężko zaakceptować. Nawet, oczywiście nie tylko rolnikom, nam też jest to ciężko zaakceptować, no, ale taka jest rzeczywistość. Nie ma wielkiej możliwości interwencji w tej sprawie. A jak samorząd województwa mazowieckiego wspiera rolników? No, naszą rolą jest ten obszar rozwoju obszarów wiejskich, prawda? Czyli ten element. My oczywiście wspieramy też poprzez szereg programów w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Chcę powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat ponad 1,3 mld złotych trafił na różnego rodzaju projekty w środowisku wiejskim. Rozpoczynając od takich projektów jak rozwój infrastruktury wiejskiej, wodociągów, kanalizacji, ale również odnowa wsi. Są projekty dotyczące upiększenia naszych małych miejscowości gminnych, ale też małych miasteczek. Wreszcie cały obszar dotyczący osi LIDER. To jest oś, w której szczególnie wyławia się poprzez lokalne grupy działania tych liderów lokalnych i tworzy się strategie lokalne, na bazie których następuje rozwój miejscowości, ale też budowanie nowych miejsc pracy, współpracy między rolnikami, środowiskami małych i średnich przedsiębiorstw. Więc ten program jest bardzo bogaty. No, wspomnę tutaj chociażby o tradycyjnej żywności, o wsparciu dla produkcji ekologicznej. Programy są naprawdę bardzo liczne i chcę powiedzieć, że niezależnie od tych różnych kłopotów, dzisiejsza mazowiecka wieś i polska wieś już zupełnie inaczej wygląda niż 20 lat temu. No, warto sobie uświadomić, że poprzez wykorzystanie środków europejskich polscy rolnicy zakupili niesamowite dziesiątki tysięcy na przykład traktorów, nowoczesnych maszyn. Pewnie bez tych dofinansowania europejskiego nie byłoby to możliwe. Więc polscy rolnicy potrafią wykorzystywać to wsparcie. Oczywiście, jeżeli dołożymy do tego dopłaty bezpośrednie, to jestem o tym przekonany, że bez tych środków, bez tych wielu, wielu miliardów euro, a potem złotych, no nie byłoby to możliwe. Panie marszałku, ksiądz biskup w swoim kazaniu powiedział takie bardzo ważne zdanie. Jak to jest, że nasze województwo mazowieckie, najbogatsze po zapłaceniu janosikowego, staje się najbiedniejsze? Przytoczyłam tutaj słowa księdza biskupa. Jak to jest, panie marszałku? No jest to problem strukturalny w tej chwili, dlatego że kiedy budowano ten system wyrównawczy, kiedy wprowadzano ten system w roku 2004, to byliśmy w takim okresie stałego wzrostu gospodarczego. Ta krzywa szła stale do góry. W porywach w Polsce był wzrost gospodarczy na poziomie 6, nawet 7%. I wtedy region, w którym nasze dochody oparte są przede wszystkim na podatku dochodowym od osób prawnych, czyli od firm, taki region miał bardzo duże dochody i oczywiście zbudowano mechanizm transferu tych pieniędzy do innych regionów. I myśmy w ogóle nie reagowali, nie martwili się tym, dlatego że ten wymiar tego podatku, bo to jest podatek, zależało od dochodów sprzed 2 lat. No jak wszystko rosło, to wiadomo, że dochody 2 lata wcześniej były mniejsze i płaciło się mniejszy wymiar tego podatku. No przyszedł 2008-2009, zaczął się kryzys europejski, światowy, zaczęły się problemy również w naszym kraju. Na przykład w 2010 roku musieliśmy zapłacić ponad 900 milionów złotych, prawie 1 mld złotych tego podatku, a dochody już spadły.
wtedy po raz pierwszy pojawił się problem janosikowego. Myśmy na to zwracali uwagę właściwie, że od 2010 roku złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Pokazywaliśmy, że dalej nie można tych zasad utrzymywać, bo to jest na tylko dobre czasy, a nie na czasy kryzysu. No a totalne załamanie przyszło w roku bieżącym, kiedy podatki, zwłaszcza ten podatek od osób prawnych, czyli CIT, spadł zupełnie. Niedobór w stosunku do planów to jest ponad 350 milionów złotych, a do zapłacenia samego janosikowego 661 milionów. No w efekcie nie ma takich cudów, żeby nie mając dochodów płacić podatki, tak? No, to tylko w mafijnym systemie jest tak, że mafia nie pyta, skąd pochodzą pieniądze, masz płacić, tak? Haracz. Więc no, robimy wszystko, żeby to zmienić. No, niestety jest brak zrozumienia. Do tej pory był, no może parę dni temu się to przełamało. W piątek był taki bardzo ważny dzień dla województwa mazowieckiego, bowiem posłowie pochylili się nad tym problemem i zgodzili się, aby województwo mimo przekroczonego progu zaciągnęło pożyczkę na spłatę janosikowego. No ja oczywiście, nie na całego, na spłatę całego janosikowego, ale na spłatę raty. Ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję posłom, bo to jest w ogóle jakakolwiek szansa zgodnego z prawem załatwienia problemu, ale chcę powiedzieć jednoznacznie, to nie są pieniądze, które my pożyczymy bezkosztowo. Jeżeli pożyczymy te 220 milionów na 20 lat, a tak chcielibyśmy tę pożyczkę uzyskać z 5-letnim okresem karencji, to same koszty będą ponad 108 milionów złotych. Czyli do tego janosikowego, które płacimy w wysokości 661 milionów, jeżeli weźmiemy ten kredyt, to trzeba dołożyć się 108 milionów odsetek. Więc w tym sensie to nie jest żadne rozwiązanie. To jest tylko tyle, że nie złamiemy prawa i po prostu nie odmówimy płacenia tego podatku. Natomiast trzeba pilnie, zresztą jest jeszcze jedna uwaga, tak naprawdę, żeby te pieniądze otrzymać, musimy napisać tak zwany plan ostrożnościowy. Plan ostrożnościowy musi zawierać spłatę przez te 20 lat, czyli taką projekcję przez 20 lat naszego budżetu. No a problem janosikowym w przyszłym roku, jeżeli nie dojdzie do zmiany ustawy, pojawi się ten sam. Znowu zabraknie około 350 milionów złotych w budżecie. Panie marszałku, dzisiaj jednak dzień dziękczynienia. Co by pan na koniec naszej rozmowy życzył rolnikom? No przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że my bardzo intensywnie pracujemy nad tą nową perspektywą Unii Europejskiej, że mimo oczywiście, że te pieniądze nie są tak duże, jak byśmy chcieli, jakie były nadzieje, to w czasach kryzysowych, przynajmniej jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to będziemy starali się dorównać do średniej unijnej. Oczywiście to nie będzie tak jak w najlepiej w tych krajach, w których jest najwyższa dopłata bezpośrednia, no ale pracujemy też nad programem rozwoju obszarów wiejskich, następnym etapem tej modernizacji przestrzeni wiejskiej, modernizacji gospodarstw. No, ja wszystkim chcę życzyć rolnikom nadziei i pewnej ufności. Ja myślę, że mimo tego, że jest trudno, że są problemy, że są zawirowania cenowe, to jednak idziemy sukcesywnie i konsekwentnie ku lepszemu. I życzę wam, moi drodzy rolnicy, nasi mieszkańcy, członkowie naszej wspólnoty, a mieszka przecież w środowisku wiejskim 39% wszystkich mieszkańców Mazowsza. Więc życzę wam, żebyście byli ufni w dobrą przyszłość. Życzę wam odporności, pogody ducha, zdrowia, bo ono jest niezwykle ważne, zwłaszcza kiedy służba zdrowia nie domaga. I życzę wam dobrej przyszłości, dobrej nadziei i poczucia satysfakcji z tego, co robicie. Ja ze swojej strony deklaruję, że zrobię wszystko, żeby to województwo było w sposób uczciwy, sprawiedliwy, zarządzane i żeby o środowisku wiejskim, o mazowieckich rolnikach zawsze pamiętać, żeby to nie był świat gorszy, żeby godne warunki życia na wsi miały miejsce. Bo ja osobiście uważam, zresztą bardzo konsekwentnie to robię przez 12 ostatnich lat jako marszałek tego województwa, dla mnie każda najmniejsza wioska jest tak samo ważna jak Warszawa. Dziękuję bardzo, mówił pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Do usłyszenia, mówi Monika Szyperska. Za chwilę już przywita się z państwem Paweł Polak.